Dodatkowe siły USA w Europie. Ilu amerykańskich żołnierzy jest w Polsce? Zgodnie z zapowiedziami Pentagonu, dodatkowe siły USA trafią do Polski, Niemiec i Rumunii. W tej chwili nad Wisłą stacjonuje ok. 4,5 tysięcy amerykańskich żołnierzy, którzy wchodzą w skład brygadowej grupy bojowej USA i współtworzą wielonarodowy batalion NATO. W Polsce działa też wysunięte dowództwo, któremu podlegają amerykańskie siły lądowe w Europie. Jak powiedział rzecznik Pentagonu Jean Kirby, liczba amerykańskich żołnierzy ma zostać czasowo zwiększona o ok. 2 tysięcy. W Polsce i Niemczech, a w Rumunii o 1000. Jak poinformował szef MON Mariusz Błaszak, 1700 żołnierzy ma trafić do Polski. W Polsce już stacjonuje ok. 4,5 tysięcy. Amerykańskich żołnierzy obecnie w Polsce stacjonuje ok. 4,5 tysięcy. Żołnierzy USA, dwustronne porozumienie o współpracy wojskowej przewiduje zwiększenie tej liczby o co najmniej 1000 i przygotowanie przez Polskę infrastruktury, pozwalającej przyjąć łącznie 20 tysięcy amerykańskich wojsk. Pierwszym amerykańskim pododdziałem przebywającym w Polsce na stałe, był Aviation Detachment of Death, minus 10-osobowa grupa, stacjonująca od 2012 rok. I przygotowująca rotacyjne pobyty szkoleniowe amerykańskich lotników, szkolących się z polskimi załogami F-16 i C-130 Hercules. W 2014 rok, w reakcji na rosyjską agresję przeciw Ukrainie, Stany Zjednoczone wystąpiły z inicjatywą wsparcia sojuszników w Europie European Reassurance Initiative, ERI, intensyfikując ćwiczenia i wysyłając pododdziały lądowe i powietrzne, jednostki wsparcia i dowództwa dywizyjnych, by zwiększyć gotowość i zdolność do odstraszania. Rozmieściły swoich żołnierzy także tam, gdzie wcześniej nie stacjonowały. Operacja Atlantic Resolve rozpoczęta wtedy Operacja Atlantic Resolve oznaczała zwiększenie amerykańskich sił w Europie po raz pierwszy od czasów zimnej wojny. Obecnie w ramach Atlantic Resolve w Polsce i innych krajach regionu stacjonuje 1. Pancerna Grupa Bojowa 1 ST Armored Brigade Combat Team, 1 APT. Liczy blisko 4000 żołnierzy, 80 czołgów, 130 bojowych wozów piechoty Bradley, 15 samobieżnych haubic Paladin, ponad 500 pojazdów gąsienicowych i ponad 1500 kołowych. Jest rozlokowana w Belgii, Niemczech, Polsce i Rumunii, a jej pododdziały przemieszczają się podczas 9-miesięcznej zmiany na poligony w Bułgarii, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie i w Rumunii. Obecna grupa brygadowa, wydzielona przez 1. Dywizję piechoty z Fort Riley w stanie Kansas, zastąpiła brygadę z 1. Dywizji kawalerii i z Fort Hood w Teksasie. Kolejną, która przejmie obowiązki wiosną, przyśle 4. Dywizja piechoty z Fort Carson w Colorado. Rotujące amerykańskie brygady za każdym razem przybywają ze sprzętem. Jego przerzut przez port w Bremerhaven to także ćwiczenie ze zdolności do przebazowania i rozwinięcia sił wielkości brygady do Europy. Podczas rotacyjnego pobytu w Europie część pancernej brygadowej grupy bojowej dyżuruje w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu, współdziałając z Polską 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej. Amerykańskie siły w regionie od kilku lat wzmacnia też Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych z ciężkimi śmigłowcami Chinook, wielozadaniowymi Black Hawk, do której dołączył Batalion Śmigłowców Bojowych Apache. Dowództwo brygady ulokowano w Bawarii, a wysunięte bazy na Łotwie, w Rumunii i w Polsce. USA zwiększa obecność w Europie. Zgodnie z ustalenia w ramach NATO, zwiększenie amerykańskich sił w Europie i wzmocnienie wschodniej flanki NATO było tym zobowiązaniem ze szczytów sojuszu w 2014 rok w Walii i 2016 w Polsce. W wyniku potwierdzonych tam decyzji Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego rozmieściła batalionowe grupy bojowe jako siły wzmocnionej wysuniętej obecności FP i dopasowanej wysuniętej obecności TFP na północy i południu wschodnich obrzeży sojuszu. 4 bataliony FP zostały rozmieszczone w krajach bałtyckich i w Polsce. Państwem ramowym, dowodzącym i wydzielającym najwięcej personelu, grupy stacjonującej w rejonie Orzysza są Stany Zjednoczone.
W Polsce USA umieściły wysunięte dowództwo reaktywowanego 5 Korpusu Wojsk Lądowych USA. Działającemu w Poznaniu dowództwu podlegają siły lądowe USA rozmieszczone w Europie. Odpowiada ono także za planowanie operacyjne, współdziałanie sił amerykańskich z wojskami innych państw sojuszniczych. Do końca bieżącego roku gotowa ma być baza pocisków przechwytujących amerykańskiego systemu obrony balistycznej w pomorskim Redzikowie.